Radomira Adamowska, wójta Państwa. Witam Edwarda Gruziewicza, wójta gminy Adamówka. Witam Jacka Kierepkę, sekretarza gminy. Witam panią Annę Skórską, skarbnika gminy. Witam panią przewodniczącą Rady Osiedla. Witam panią sołtys i panów sołtysów. Serdecznie witam panów radnych. Witam panią protokolant, jak również pracownika gminy obsługującego Radę Gminy od strony elektronicznej. Stwierdzam, że na stan 15 radnych obecnych w tej chwili na sali jest 14, a więc obrady są prawomocne, ponieważ jest wymagane kworum. Zaproszenia na sesję. Otrzymali państwo propozycję porządku obrad. Proszę pozwolić, że go przedstawię. A więc punkt trzeci. Przyjęcie porządku obrad. Punkt czwarty. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt piąty. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jak podstawa do obliczania podatku rolnego w 2020 roku. Punkt szósty. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok. Punkt siódmy. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2020 rok. Punkt ósmy. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych w podatku od środków transportowych w 2020 roku. Punkt dziewiąty. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso. Punkt dziesiąty. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Adamówka. Punkt jedenasty. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Adamówka. Punkt dwunasty. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4/44/2019 w sprawie wyboru ławnika. Punkt 13. Sprawy różne i wolne wnioski. Jako punkt 14. Zakończenie obrad. Czy uznają państwo przedstawiony porządek obrad, czy też są inne propozycje? Proszę bardzo, pan wójt. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Proponowałbym rozszerzenie porządku obrad o punkt 12, o punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2020. Panowie radni, projekt tej uchwały otrzymaliście, natomiast ona przez pomyłkę nie znalazła się w porządku obrad. Zresztą nawet na posiedzeniu komisji rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy na temat tej uchwały. I tak jak wspomniałem na komisji, udało nam się rozeznać sytuację na rynku zbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. Mamy propozycję uchwały w tej sprawie, nie tylko w sprawie metody ustalania opłaty i określenia stawek, ale również w sprawie deklaracji. Rozmawiałem przed sesją z panem przewodniczącym. No, pan przewodniczący zastanawiał się, czy nie powinniśmy to wcześniej przedyskutować. No, niemniej jednak chcę tutaj wyjaśnić. Jeżeli chodzi o stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, to muszą one być tak ustalone, aby pokryły przewidywane koszty funkcjonowania tego systemu. No my niestety z roku na rok jesteśmy w sytuacji takiej, że te wpływy są niewystarczające. I tak w roku bieżącym, w roku 2019, zabraknie nam 16%. Czyli nasza stawka od osoby 7,70 powinna wynosić 9 zł. To się w bardzo niedobry sposób nawarstwia. No i w tej chwili
czy będziemy dłużej czy krócej dyskutować, nic tutaj nie wymyślimy. Niestety tutaj jest czysta matematyka. Jeżeli my nie podniesiemy tej stawki od osoby do 14 zł, to i nie rozszerzymy opłat od osoby do 5 osób w gospodarstwie, to po prostu nam tych środków nie wystarczy, dlatego że w tej chwili na przetargach najniższa cena, jaka wystąpiła, bo przetargi już gminy przeprowadzają, to koszt w wysokości 1050 zł za zbieranie i zagospodarowanie tony odpadów. Chcę jeszcze też powiedzieć, że w okresie od 1 kwietnia do 31 października odpady komunalne muszą być zbierane na mocy ustawy co 2 tygodnie. Podkreślam, że nie 2 razy w miesiącu, tylko co 14 dni. To też oczywiście będzie generowało dodatkowe koszty. No, decyzja jest oczywiście Rady, czy po prostu rozszerzamy porządek obrad o te 2 projekty dotyczące odpadów, czyli w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i w sprawie określenia wzoru deklaracji. Bo to się jedno z drugim wiąże z tego względu, że deklaracja musiałaby też być rozszerzona o te 5 osób w gospodarstwie, dopiero od 5 osób i więcej byłaby opłata od gospodarstwa domowego. Bardzo bym prosił, żeby tutaj panowie radni może tak wstępnie określili, czy to rozstrzygamy już dzisiaj. Zresztą za dużo czasu nie mamy, bo taka uchwała wchodzi w życie dopiero po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. No, oczywiście z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku. No chyba nie mamy na co czekać, nie? No, to jest tak duże forum rady, jak na osiedle, możemy podjąć te decyzje. To dziękuję bardzo. W takim wypadku otwieram głosowanie w sprawie rozszerzenia porządku obrad o punkt 13, 14 i 15 w brzmieniu przedstawionym przez pana wójta. Zamykam głosowanie. Za rozszerzeniem porządku obrad głosowało 10 radnych. Głosów przeciwnych 1, wstrzymujących się 2. Stwierdzam, że porządek obrad został rozszerzony. Kto z panów radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Otwieram głosowanie na przyjęcie porządku obrad. Zamykam głosowanie. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Następnym naszym punktem jest punkt 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Czy są jakieś zastrzeżenia lub
uwagi co do protokołu z ostatniej sesji? Nie widzę żadnych uwag. Otwieram głosowanie nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji. Zamykam głosowanie za protokołem, za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji. Głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 3. Stwierdzam, że przyjęcie protokołu z ostatniej sesji, że protokół z ostatniej sesji został przyjęty większą liczbą głosów. Punkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do obniżenia podatku rolnego w 2020 roku. O przedstawienie projektu uchwały poproszę pana wójta. Ja tutaj poproszę też panu radnych, aby mi pozwolili, abym dalszą część sesji prowadził na siedząco. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Zgodnie z ustawą o podatku rolnym Rada Gminy ma prawo obniżyć cenę żyta, która jest przyjmowana jako podstawa do naliczania stawki podatku rolnego od 1 hektara przeliczeniowego. Ta stawka wynosi 2,5 kwintala żyta i tak jak powiedziałem, Rada Gminy ma prawo tą średnią cenę za 11 ostatnich kwartałów obniżyć. Ta cena na rok podatkowy 2020 została opublikowana w Monitorze Polskim z 2019 roku pod pozycją 1017 i wynosi 58 zł i 46 groszy. Jednocześnie wójt gminy ma obowiązek proponowaną cenę ma obowiązek zaopiniować w tym przypadku w Podkarpackiej Izbie Rolniczej. W projekcie uchwały zaproponowaliśmy obniżenie bardzo symboliczne tej ceny do 58 zł i Podkarpacka Izba Rolnicza zaopiniowała pozytywnie taką propozycję. W czasie obrad komisji została zaproponowana obniżka tej ceny do ceny 50 zł za jedną dekatonę, czyli za jeden kwintal za 100 kg. W związku z tym, gdyby taka była decyzja Rady, stawka za 1 hektar przeliczeniowy wynosiłaby 125 zł. No, oczywiście zaopiniowana pozytywnie obniżka do 58 zł na pewno nie będzie kolidować z obniżką do 50 zł. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo panu wójtowi za przedstawienie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta. Otwieram dyskusję. Jeżeli są pytania co do projektu uchwały, to proszę bardzo. Nie widzę żadnych pytań. Projekt uchwały numer 7/49/2019 Rady Gminy Adamówka z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do opodatkowania podatku rolnego w 2020 roku. Myślę, że przechodzimy do głosowania. Projekt uchwały został przed chwilą przedstawiony przez pana wójta. Czy jest taka wola Rady, czy czytać treść? Czyli głosujemy. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały.
Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych 0. Wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Następnym naszym punktem jest punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok. O przedstawienie projektu uchwały poproszę pana wójta. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Mówiłem o tym już na komisjach, na tych połączonych komisjach, kiedy debatowaliśmy nad propozycjami stawek podatkowych w podatku od nieruchomości. Zresztą no, mówiłem też przy okazji podatku rolnego. Chcę powiedzieć, że Rada Gminy ma prawo obniżać stawki maksymalne w podatku od nieruchomości tak, w taki sam sposób jak w przypadku podatku rolnego. Niemniej jednak musimy zdawać sobie sprawę z tego, jest to taka świadoma, że powinna to być świadoma rezygnacja z dochodów do budżetu gminy, ponieważ co prawda nasza gmina korzysta z subwencji wyrównawczej, ale subwencja wyrównawcza jest wyliczana w taki sposób, jakby wpływy z podatków były według stawek maksymalnych. W związku z tym no, proponuję tutaj zmienić tą politykę podatkową, która obowiązywała przez wiele lat. Ona była uzasadniana tym, że te obniżone o 50% stawki podatkowe będą sprzyjać tworzeniu miejsc pracy. No dzisiaj doszliśmy do takiej sytuacji, że nie ma chętnych do pracy poza tymi miejscami, które już funkcjonują. Zresztą wiemy, że na terenie naszej gminy, która no, była w przeszłości dotknięta bardzo wysokim bezrobociem, chyba najwyższym w powiecie przeworskim. No w tej chwili niestety już mamy pracowników, to znaczy, no nie mówię niestety, ale mamy pracowników, którzy są z zagranicy naszego kraju, nie tylko naszej, nie tylko naszej gminy. I w związku z tym proponujemy następujące stawki podatkowe. Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 60 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni. Od wodami powierzchniowymi, stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych proponujemy stawkę 4 zł i 80 groszy i w tym przypadku jest to akurat stawka maksymalna, zresztą stosowana przez Radę Gminy od już dłuższego czasu, no z tego względu, że te stawki są i tak niskie, bo przypomnę, te 4,80 to jest od 1 hektara powierzchni. Od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 25 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni. Jest to jedyna stawka podatkowa w podatku od nieruchomości, która w stosunku do roku ubiegłego nie ulega zmianie. Niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę z przeznaczeniem mieszkaniowym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa
budowlanego 3,15 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni. Jest to też stawka maksymalna, ale takie, taki rodzaj podatku na teren, od gruntów na terenie naszej gminy nie występuje. Od budynków lub ich części mieszkalnych 40 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Tutaj od razu chcę zaznaczyć, że utrzymujemy zwolnienia w podatku od nieruchomości, które obowiązywały w roku ubiegłym. W związku z tym ta stawka no jest tylko taką stawką zapisaną w uchwale. W praktyce ona nie jest stosowana ze względu na zwolnienia, o których będzie mowa później. Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 15 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. No jest to taka jedna z ważniejszych stawek podatkowych. Chcę powiedzieć, że w sąsiednich gminach te stawki wynoszą nawet 22 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej, a wzrost w stosunku do stawki, która obowiązywała w roku ubiegłym, czyli 11 zł 74 grosze, powinien spowodować wzrost wpływów z tego podatku w wysokości ponad 70 tysięcy zł w skali roku. Wiadomo, że też olbrzymie tutaj jeszcze ciągle są, no, że tak powiem, rezerwy. Gdybyśmy stosowali stawkę taką, jak stosują inne sąsiednie gminy, to te wpływy byłyby, no powiedzmy, mogły być spokojnie w granicach prawie 200 tysięcy więcej. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 11 zł i 18 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Jest to stawka maksymalna, ale ona też w praktyce nie ma zastosowania, ponieważ takich obiektów nie ma na terenie naszej gminy. Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 3 zł i 5 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Sąsiednie gminy tą stawkę stosują w wysokości od 4,58 do 4,87. I pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 5 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Od budowli oczywiście stosujemy stawkę maksymalną w wysokości 2% ich wartości określonej na podstawie artykułu 4 ust. 1 punkt 3 i ust. 3 i 7 ustawy o podatku od nieruchomości. O podatkach i opłatach lokalnych, on tak się nazywa. No i wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy, a nadzór nad realizacją Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Adamowa. Dziękuję bardzo. Jeżeli są pytania, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo panu wójtowi za przedstawienie projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Jak są jakieś pytania, to proszę bardzo. Od budowli. Proszę bardzo. Od budowli. Co to znaczy? Co to są za obiekty w budowie? Ja bym prosił, aby każdy z panów, kto zabiera ich głos, mówił do mikrofonu. No właśnie. Co to znaczy od budowli? Jakie to są obiekty? Dziękuję. Jeżeli chodzi o budowle na naszym terenie, to przede wszystkim są sieci elektroenergetyczne, sieci telekomunikacyjne wraz z wieżami tymi telekomunikacyjnymi. Natomiast no, chcę powiedzieć, że w zakresie budowli to tutaj myśmy toczyli duże boje, szczególnie z telekomunikacją po jej prywatyzacji, gdzie no, trzeba jasno powiedzieć, że te firmy mocno zaniżały wartość tych budowli, ale generalnie to są tego typu budowle. Powiedzmy, nasze ujęcie wody to też jest budowla, czy powiedzmy oczyszczania ścieków.
Ale to mieszkańców naszej gminy nie dotyczy, stąd od zawsze ta stawka wynosiła 2%, czyli była to stawką maksymalną. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Czy są inne pytania? Nie widzę innych pytań. Projekt uchwały nr 7 łamane przez 50/2019 Rady Gminy Adamówka z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za podjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Następnym punktem jest punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie prowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2020 rok. O przedstawienie projektu uchwały poproszę pana wójta. Panie przewodniczący, żeby nie robić zbyt dużej rewolucji w podatkach, to na rok 2020 proponujemy takie same zmiany, takie same zwolnienia w podatku od nieruchomości, jakie występowały w roku 2019. Czyli zwalniamy budynki mieszkalne do 250 m kwadratowych powierzchni użytkowej, chociaż chcę powiedzieć, że w tym zakresie zwolnienia no już nie w każdej gminie występują. Zresztą no, powiem na marginesie, my troszeczkę się oburzamy, że bo od własnego domu mamy płacić podatek. Jeszcze w zamierzchłych czasach, kiedy tworzyły się jakiekolwiek zalążki samorządu, to podstawowym podatkiem, jaki był płacony, czy to w pieniądzu, czy też w naturze, to był podatek od komina. Tak się nazywał. I każdy miał obowiązek albo wpłacić, albo odrobić po prostu w pracach takich na rzecz wspólną. To tak na marginesie. No, był w Polsce taki okres, który wybaczył pewne podejście do obowiązku obywatela i do tego wspólnego gospodarowania i tak dalej. I zwalniamy również budynki gospodarcze i garaże niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. To zwolnienie, te budynki, to są budynki mieszkańców gminy, którzy nie są rolnikami, bo budynki rolników z mocy ustawy są zwolnione. Natomiast to zwolnienie dotyczy właśnie właścicieli tych obiektów, czyli tych budynków gospodarczych i garaży, którzy no, nie są rolnikami, a takie nieruchomości posiadają. Chcę powiedzieć, że skutki tego zwolnienia to jest rocznie kwota około 70 tysięcy. Także tak to wygląda. Trzeba być świadomym, że za tymi zwolnieniami no, kryją się konkretne kwoty, tak jak ja i za budynkami mieszkalnymi. No, gdyby policzyć jakąś tam średnią powierzchnię budynku mieszkalnego, no, razy nawet tą stawkę 40 groszy, która jest o ponad 50% obniżona, no to też wychodzą konkretne kwoty wpływów do budżetu. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu wójtowi za przedstawienie projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania? Nie widzę żadnych pytań. Projekt uchwały nr 7 łamane przez 51 łamane przez 2019 Rady Gminy Adamówka z
dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień podatku od nieruchomości na 2020 rok. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych w podatku od środków transportowych w 2020 roku. O przedstawienie projektu uchwały poproszę pana Wójta. Jeżeli chodzi o uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych w podatku od środków transportowych w 2020 roku, proponujemy, aby te stawki podatkowe pozostały w takiej samej wysokości, jak obowiązywały w roku 2019. Z tego względu, że są gminy, które mają wyższe stawki podatkowe, są takie, które mają niższe. Te w jakiś tam sposób zostały zaakceptowane na terenie naszej gminy. Niemniej jednak ja generalnie powiem, jak one się mają do stawek maksymalnych. W paragrafie pierwszym określamy wysokość stawek podatku od środków transportowych w następujących wysokościach. Od samochodu ciężarowego dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu. Powyżej 3,5 tony to 5,5 włącznie. My mamy stawkę 430 zł, gdy stawka maksymalna na rok 2020 wynosi 847,70 zł. Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 720 zł przy stawce maksymalnej 1414 zł i 15 groszy. Powyżej 9 ton 866 zł przy stawce maksymalnej 1696 zł i 97 groszy. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, w kwotach określonych w załączniku nr 1 do uchwały. No, ten załącznik to musicie nas po prostu już pooglądać, jakby się nie da przeczytać. Chcę tylko powiedzieć, że stawka maksymalna dla każdej jednej pozycji w tym załączniku numer 1 to jest 3228 zł i 20 groszy. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1010 zł przy stawce maksymalnej 1979 zł i 77 groszy. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przeznaczonego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia w kwotach określonych w załączniku nr 2 do uchwały. No, ten załącznik wygląda podobnie jak załącznik numer 1, tam jest dużo tych pozycji, chociaż trochę mniej. Przy czym stawka maksymalna do 36 ton tego zespołu wynosi 2502,50 zł, natomiast powyżej wynosi 3238,21 zł. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym, przepraszam, punkt 5.
od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 866 zł. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą lub równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia w kwotach określonych w załączniku nr 3 do uchwały. I ten załącznik też panowie macie. Tam stawki maksymalne też są większe. Od 1979,70 zł do 2502,90 zł. I od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy, mniejsze niż 22 miejsca, stawkę mamy 1010 zł przy stawce maksymalnej 2073,81 zł. I równej lub większej niż 22 miejsca 1282 zł przy stawce maksymalnej 2533,36 zł. I wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy i nadzór Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Odemnika. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu wójtowi za przedstawienie projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Jeżeli są jakieś pytania do projektu uchwały, to proszę bardzo. Nie widzę żadnych pytań. Projekt uchwały nr 7, /52/2019 Rady Gminy Adamówka z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych w podatku od środków transportowych w 2020 roku. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Za projektem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso. O przedstawienie projektu uchwały poproszę również pana wójta. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ze względu na to, że zmienili nam się sołtysi w poszczególnych miejscowościach, musimy podjąć stosowną uchwałę. Ja od razu wyjaśnię, że to, że Rada Gminy postanowiła zarządzić pobór podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, od osób fizycznych w drodze inkasa, nie oznacza, że mieszkańcy nie mogą wpłacać w innych formach, czyli to, co teraz jest bardzo popularne, bezpośrednio na konto, często korzystając z bankowości internetowej, jak również w kasie. Natomiast też chcę powiedzieć, że sołtysi tutaj są dla nas bardzo pomocni przy doręczaniu decyzji podatkowych, ponieważ decyzje podatkowe muszą być doręczone za potwierdzeniem odbioru, stąd jest to też znacząca pomoc. W paragrafie 2 Rada Gminy postanawia wyznaczyć inkasentów podatków, o których mowa w paragrafie 1. I
Tadeusz Stącel, sołectwo Adamówka, Jan Książek, sołectwo Cieplice, Anna Tołpa, sołectwo Dobcza, Józef Pokrywka, sołectwo Krasne, Michał Grzyski, no tu jest błąd, sołectwo Majno-Siemiamskie, Anna Lachawiec, sołectwo Pawłowa. Określić wysokość wynagrodzenia za inkaso w wysokości. No i chcę powiedzieć, że no do tej pory było to 10% od zainkasowanych należności podatkowych w podatkach określonych w paragrafie 1 uchwały. No to jest decyzja oczywiście Rady. No i straciła moc uchwała z 16 listopada 2015 roku w takiej samej sprawie. Dziękuję bardzo panu wójtowi za przedstawienie projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Jeżeli są jakieś pytania, to proszę bardzo. Jeżeli są inne propozycje, też proszę bardzo. Może właśnie, czy to jest wystarczająco, czy nie wystarczająco, jak to wszystko w ogóle wygląda? Nie mam propozycji, żeby pana Michała Wyszyńskiego przejść do Majdanu. Nie, może to jest nas. Pójdziemy obok, każdy pójdziemy obok. Będzie bezpiecznie. Dyskutować na ten temat. Coraz mniej już ludzi nam wpłaca. Każdy wie o swoje konto, skąd tam przybywają w banku. A wystarczy, i tak trzeba. Ja mam taki. No ale tam jest, proszę podać sobie swoje głosy. To nie słychać na nasi obserwatorzy, nas nie słyszy. Coraz mniej już tam mieszkańców wpłaca naszych wiosek. Chyba, że razem z dwie głową nam podpis. Zależy od razu. Czy są jakieś inne propozycje? Poza propozycją pana wójta? Jeżeli nie ma, to przechodzimy do głosowania projektu uchwały. Teraz będzie naliczane od z tego co wiem, to teraz będzie naliczane to od 50 zł w tamtym roku, było naliczane od 45. No automatycznie zwiększa się dochód, tak samo sołtysa. No ja się dostosuję do innych rad. Jeżeli będzie jeszcze jakaś propozycja, to bardzo proszę. Czy są inne propozycje poza propozycją pana wójta? Nie widzę innych propozycji. Projekt uchwały nr 7/53/2019 Rady Gminy Adamówka z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Adamówka. Poproszę pana wójta o przedstawienie projektu uchwały.
Panie Przewodniczący, tak naprawdę to no musimy, że tak powiem, poprawić te uchwały, które podejmowane były 23 października 2019 roku, ponieważ w tamtych uchwałach nie była określona w uchwale, nie był określony tryb sprzedaży. Oczywiście ja mówiłem potem nawet, pamiętam, że w przypadku Pawłowej pani Sołtys spytała w jakim trybie, ale no, to było tylko powiedziane, nie było zapisane w projekcie uchwały. W związku z tym tutaj w paragrafie pierwszym mamy na taką zmianę, że przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość stanowiącą własność gminy Adamówka położoną w miejscowości Pawłowa, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer 12 o powierzchni 76 arów. No i uchylamy uchwałę z 23 października dotyczącą sprzedaży tej nieruchomości. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Czy są pytania co do projektu uchwały? Nie widzę żadnych pytań. Uchwała numer 7/54/2019 Rady Gminy Adamówka z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Adamówka. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za podjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Adamówka. Poproszę również pana wójta. Tutaj w przypadku tej uchwały jest dokładnie taka sama sytuacja, tyle tylko, że ta działka o powierzchni 273 m2 jest przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej działką numer 520. Nie do końca mi się to podoba ten zapis, ale to powiem o co chodzi. Więc my wydzielamy działkę 521 przez 3 o powierzchni właśnie 273 m2 i zostanie, która jest własnością naszej gminy, a będzie ona sprzedana w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numer 520. Zresztą tutaj na marginesie od razu powiem, że to nie jest tak, że Rada Gminy podejmie uchwałę i ona już nie podlega niczej kontroli. Każda jedna uchwała jest kontrolowana przez nadzór wojewody, jeżeli ona dotyczy do takich spraw jak chociażby sprzedaż nieruchomości, a wszystkie uchwały, które dotyczą spraw finansowych są, podlegają nadzorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej. Także no tutaj to nadzór wytknął tą wadę, że w uchwale nie było określone, w jaki będzie tryb sprzedaży, no ponieważ działki o powierzchni 273 m2 no w drodze przetargu nie można by było sprzedać, bo ona nie może stanowić samodzielnej nieruchomości, ani gdy jest nieruchomością rolną, bo tam musi mieć co najmniej 30 arów. Natomiast no w przypadku budowlanych no też taka mała działeczka nie może
być działką samodzielną i dlatego jest sprzedawana w takim trybie. No zresztą o tym trybie sprzedaży i o celu to też na poprzedniej sesji mówiłem, ale też nie było to zapisane w uchwale. Dziękuję. Dziękuję bardzo za przedstawienie projektu uchwały. Czy są jakieś pytania co do projektu uchwały? Nie widzę żadnych pytań. Uchwała nr 7/55/2019 Rady Gminy Adamówka z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Adamówka. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za podjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6/44/2019 w sprawie wyboru ławnika. O przedstawienie projektu uchwały poproszę pana sekretarza. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Ponieważ Wydział Nadzoru i Kontroli zwrócił nam uwagę na to, że wybierając ławnika, mimo tego, że jest tylko jeden kandydat zgłoszony, należy przeprowadzić to w formie głosowania tajnego. Dlatego musimy jak gdyby wprowadzić tutaj zmianę do tej uchwały i ten zapis, który w tej chwili się tam znajduje w tym projekcie, powinien być zamieszczony w uchwale pierwotnej. Zalecenia są takie, iż należy powołać komisję skrutacyjną i dokonać tego wyboru poprzez głosowanie tajne. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu sekretarzowi za przedstawienie projektu uchwały. Proszę państwa, tak jak pan sekretarz powiedział, musimy powołać komisję skrutacyjną, aby przeprowadziła wybory. Ja przed sesją tutaj rozmawiałem z panami radnymi, którzy wyrazili im zgodę, także pozwolą państwo, że będę proponował tej kandydatu do komisji skrutacyjnej. Proponuję tutaj pana Jana Smyka, czy pan wyraża zgodę? Proponuję również pana Witolda Popka, czy pan wyraża zgodę? Proponuję również Antoniego Dudę, czy pan wyraża zgodę? Dziękuję bardzo. Czy są inne propozycje? Nie widzę innych propozycji. Zamykam więc listę zgłoszeń do komisji skrutacyjnej. Przygłosujemy teraz skład komisji skrutacyjnej. Kto z panów radnych jest za tym, aby komisja skrutacyjna pracowała w składzie? Pan Jan Smyk, pan Witold Popek i pan Antoni Dubel. Otwieram głosowanie. Zamykam głosowanie za powołaniem komisji skrutacyjnej. W składzie wcześniej ogłoszonym głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że wstrzymujących się 1, przepraszam. Stwierdzam, że komisja skrutacyjna została powołana większą liczbą głosów. Proszę teraz komisję skrutacyjną o ukonstytuowanie się i wybór przewodniczącego spośród siebie, jak również o przygotowanie kart do głosowania. Pozwolą państwo, aby wypełnić ten czas, kiedy komisja skrutacyjna będzie wybierać przewodniczącego spośród siebie i przygotować kartę do głosowania,
ja może przedstawię zasady głosowania. A więc radny dokonuje wyboru poprzez postawienie przy znaku kandydata znaku X w kratce obok wyrazu tak, opowiadając się w ten sposób za wyborem, lub w kratce obok wyrazu nie, opowiadając się w ten sposób przeciwko wyborowi tego kandydata na ławnika. Czy zasady głosowania są jasne? To dziękuję bardzo. Jeżeli komisja studiacyjna się ukonstytuuje i przygotuje kartę do głosowania, z listy będzie wyczytywać kolejne nazwisko radnego, my będziemy podchodzić głosować i swój głos wrzucać do urny. Komisja się ukonstytuowała, to proszę wyczytywać radnych z listy, którą Państwo mają. Kecian. Od razu następnego może. Nie przekładało. Kecian. Niesie kartko. Bochko Czesław. Bobel Antoni. Hyndał Stanisław. Los Tadeusz. Kuba Jedward. Książek Jan. Opek Witold. Opek Józef. Siry Piotr. Smyk Jan. Tomcel Tadeusz. Czas, co komisja będzie przeliczać głosy i wprowadzać protokół, uważam 5-minutową przerwę. Nie, to jest
Jeśli nie ma żadnych, to jest to, że 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 nie ma żadnych, to jest to
Wznawiam obrady dzisiejszej sesji. Proszę przewodniczącego komisji sprawiedliwej o odczytanie protokołu z wyborów. Komisja sprawiedliwa w składzie przewodniczący Dobra Antoni, członek komisji Jan Smyk i Witold Popek. Protokół ustalenia wyników głosowania w wyborach ochotnika do sądu powszechnych sporządzonych w dniu 20 listopada 2009 roku na kadencję 2020-2023. Po wyjęciu kart z urn i przeliczeniu stwierdza, co następuje. Liczba radnych, gmina Domówka obecnych na sesji uprawnionych do głosowania 14. Na ławnika do sądu rejonowego w Przeworsku zgłoszono kandydaturę Józef Stanisław Połeć. Liczba radnych, którym wydano kartę do głosowania 14. Liczba kart wyjętych z urny 14. Liczba kart nieważnych 0. Liczba głosów nieważnych 0. Liczba głosów ważnych 14. Liczba głosów ważnie oddanych 14. Wobec powyższego komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydat Józef Stanisław Połeć otrzymał 14 głosów. Został wybrany na ławnika do sądu rejonowego w Przeworsku. Komisja stwierdza, że podczas głosowania nie zaszły żadne okoliczności, które mogły mieć wpływ na ważność głosowania. I pod protokołem komisja podpisała się. Dziękuję. Dziękuję bardzo przewodniczącemu komisji skrutacyjnej za przedstawienie wyników wyborów na ławnika. Czytam projekt uchwały. Uchwała nr 7/356/2019 w sprawie zmiany uchwały nr 6/344/2019 Rady Gminy Adamówka z dnia 23 października 2019 roku w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2020 roku do 2023 roku. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Następnym punktem jest punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2020. Proszę pana burmistrza o przedstawienie projektu uchwały. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Jeżeli chodzi o treść tej uchwały, ona jest dokładnie taka sama jak w roku ubiegłym. Natomiast no tutaj istotne są postanowienia paragrafu 5, który w podpunkcie 2 określone są zadania i planowane w programie kwoty, przy czym ostateczne określenie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań określi uchwała budżetowa Gmina Adamówka na rok 2020. I tak, jeżeli chodzi o zadania z obszaru nauki, edukacji, oświaty i wychowania, planowana kwota wynosi 67 660 zł i są to przewidywane koszty dowozu dzieci z terenu gminy Adamówka
dzieci niepełnosprawnych do różnych środków wsparcia. Zarówno w Jarosławiu, jak i chyba w Leżance. Wszystkie w Jarosławiu. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Planowana łączna kwota 180 tysięcy złotych i ona jest przewidywana w wysokości 160 tysięcy złotych na zadania z zakresu piłki nożnej i 20 tysięcy złotych z zakresu siatkówki. Ta siatkówka po prostu jest w tak małej wysokości, ponieważ klub będzie brał udział w rozgrywkach pierwszej ligi podkarpackiej do końca sezonu, czyli do gdzieś tam do przełomu marca i kwietnia. I w zakresie kultury i sztuki planowana kwota 100 tysięcy złotych jest przeznaczona na naukę gry na instrumentach i funkcjonowanie orkiestry dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie Sieniawskim. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo panu Wójtowi za przedstawienie projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Jeżeli są jakieś pytania do projektu uchwały, proszę bardzo. Ja chciałbym się dowiedzieć po prostu. Chciałbym się dowiedzieć właśnie, w jaki sposób są wydatkowane te wszystkie środki na klub sportowy w Majdanie Śniackim. Po prostu próbowałem zobaczyć w internecie składy poszczególnych drużyn, miejsca, również sprawy utrzymania tego boiska. Wszystko, co dotyczy właśnie tej kwoty 160 tysięcy, jak ona jest wydatkowana. Również nie ma informacji o meczach. Nie ma ani w internecie, ani nie ma w ogłoszeniach. Po prostu, no, czy ten klub jest tylko sam dla siebie, czy tylko również dla mieszkań wszystkich. Dziękuję. Więc tak, jeżeli chodzi o środki, które wydatkowane są na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej, to w zakresie piłki nożnej funkcjonuje sekcja kobieca, drużyna w tej chwili bierze udział w rozgrywkach trzeciej ligi. Drużyna ta po takim dość nieimponującym początku w tej chwili jest na trzecim miejscu. W ostatnich meczach pokonała m.in. rezerwę Rysowi Rzeszów, która jest liderem. Wygrała też z wiceliderem i informacja o meczach jest dostępna w internecie. Myślę, że tylko pan z niedowierzaniem podchodzi do tego, ponieważ jest taka strona Łączy Nas Piłka, gdzie jest wszystko o piłce nożnej w Polsce i można tam znaleźć informacje, wszystkie informacje dotyczące piłki nożnej. Tam też jest informacja o rozgrywkach trzeciej ligi, o rozgrywkach trzeciej ligi w naszym okręgu, czyli ten okręg tutaj w przypadku, kiedy drużyna bierze udział w trzeciej lidze, zamyka się na Podkarpaciu. Jeszcze nie tak dawno drużyna brała udział w rozgrywkach drugoligowych i wówczas te mecze były rozgrywane z drużynami z Podkarpacia, Małopolski, Świętokrzyskiego i Lubelskiego. Natomiast jeżeli chodzi o sekcje męskie,
to tutaj mamy drużynę, która bierze udział w rozgrywkach w klasie seniorów, juniorów, młodzików. Skrzatów tych wszystkich sekcji jest, proszę mi podpowiedzieć, 7 drużyn. Informacje też na pewno można zdobyć o tych rozgrywkach. One są opublikowane między innymi na stronie Nowin. Tam są informacje o meczach, o wynikach, o tabelach. Także to bez problemu można te informacje zdobyć. Pewno tutaj nie podają składu drużyn. Natomiast w przypadku tej trzeciej ligi to są podawane też składy drużyn. I z tych środków są opłacani trenerzy, za wyjątkiem trenera w zakresie piłki nożnej kobiet, ponieważ prowadzi to trener, który jest zatrudniony w ramach Orlika i tam zmieniły się zasady. Wcześniej można było dostać dofinansowanie w przypadku zatrudnienia tylko na okres od chyba marca do listopada. Natomiast teraz musi być to zatrudnienie na umowę o pracę, czyli na umowę taką stałą. W związku z tym w zakresie obowiązków tego trenera jest nie tylko opieka nad rolnikiem, ale w tym okresie tygodniu jest wykorzystywane również prowadzenie treningów z zawodniczkami. Natomiast pozostałe te sekcje, które funkcjonują w zakresie piłki nożnej, nazwijmy to męskiej i młodzieżowej i dziecięcej, bo tak te sekcje funkcjonują, to między innymi jest to zatrudnienie trenerów na umowy zlecenia, ale również koszty wyjazdów, sędziów i tak dalej. Także tak to wygląda i w zakresie akurat piłki nożnej tych sekcji jest bardzo dużo. Ja może jeszcze dwa słowa dopowiem, tak się składa, że być może niektóra moja wypowiedź będzie się pokrywała z panem Wojtem, także od razu z góry przepraszam. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o Gminny Klub Sportowy w Majdanie, klub zgłosił na rok, na sezon 2019-20 7 drużyn do rozgrywek. I tak, od najmłodszego, czyli od Skrzata, Pourlika, Młodzika, Trampkarza, juniora starszego, który już pewnie 10 lat albo więcej gra nam tutaj w okręgówce, seniorów plus drużynę kobiet. Oprócz tych siedmiu drużyn mamy też zadanie szkolenia dzieci i młodzieży w Cieplicach, czyli to jest prawie jako ósma drużyna w Cieplicach, prawda, która nie bierze udziału w rozgrywkach, natomiast te dzieci są tam szkolone przez nauczyciela i trenera obecnego radnego pana Piotra Sirego. Licząc 7 drużyn, w każdej drużynie jednej mamy 24-5 osób, w drugiej 15-18, czyli licząc 7 drużyn razy 20 to jest około 140 dzieci i młodzieży, które zrzeszamy, plus drużyna szkolna w Cieplicach. Jeżeli chodzi o środki, które otrzymujemy tutaj z urzędu, co za nich prawda robimy, a więc tutaj klub zatrudnia, jak dobrze zdążyłem policzyć, tutaj pan Piotr może mnie poprawi, jeżeli źle, 4 trenerów zatrudniamy na umowy zlecenia, a wiadomo, są to wynagrodzenia plus pochodne od wynagrodzeń. Sędziom zawsze płaciliśmy, jeżeli sędziowie przyjechali na mecz, to za każdy mecz płacili. W tej chwili trochę ta sytuacja została inaczej rozwiązana. Płaciłem w formie ekwiwalentu do Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. I tak załóżmy za jesień w formie ekwiwalentu za sierpień zapłaciliśmy coś około 7,5 tysiąca złotych.
Ponadto klub też wszystkie dzieci, młodzież jest dowożona, wynajmujemy też transport. Ten transport pewnie nam się teraz troszeczkę zmniejszy, niemniej jednak jak robiliśmy, składaliśmy sprawozdanie do urzędu za działalność, bo takie sprawozdanie na koniec roku musimy złożyć do urzędu, to za wynajm busa zapłaciliśmy gdzieś tam około 25 tysięcy, prawda? Z tym, że ubiegły sezon to jeszcze były dziewczyny, które grały nam w drugiej lidze, te wyjazdy były dalekie, bo do Krakowa, Lublina, Nowy Sącz i tak dalej. W tym roku na jesieni dziewczyny nam z tej drugiej ligi spadły do niższej, do trzeciej, to te wyjazdy są też, będą troszeczkę krótsze, pewnie środki będą troszeczkę mniejsze. Niemniej jednak wiosna, czyli ta ostatnia runda sezonu 2018-2019, jeszcze dziewczyny grały w drugiej lidze i te wyjazdy były też bardzo duże. Tutaj też nie dla wszystkich drużyn, mówię, bo no, gdybyśmy chcieli dla wszystkich drużyn kupować sprzęt sportowy i zadowolić wszystkich, to by nam pewnie szedło jeszcze ze 20, może 40 więcej. Od bramkarza właściwie po seniora plus dziewczyny kupujemy sprzęt sportowy, a więc od juniora właściwie kupujemy buty i tak dalej, od bramkarza kupujemy sprzęt sportowy, czyli ochraniacze, getry, dresy ostatnio, ta najmłodsza grupa właściwie nie ostatnio, a w ubiegłym roku otrzymała, a w tym roku dzieci otrzymały stroje, prawda, w których to biorą udział w rozgrywkach. Co jeszcze? No ten sprzęt sportowy właśnie, który też również tam dużo nam kasy pochłania. Co tam więcej? To my płacimy też dla dziewczyn, tutaj chłopców, jakieś stypendia sportowe, wszelko potwierdzenie, tu nawet jest mama jednego ze sportowców, co może też nam potwierdzić. Co więcej? No tak to właściwie to wszystko sobie padło na mnie. Gdyby jakieś pytania, będę w stanie odpowiedzieć, proszę pytać. Jeżeli nie, to mogę przygotować wszystko tam na przyszłą sesję i wszystko mogę tutaj co do grosza rozliczyć wszystko, także tutaj niczego my się tutaj jako klub sportowy, tak się składa, że ja tam jestem w zarządzie tego klubu, no znam wszystko i na wszystko mogę tutaj Państwu, Panu Radnym, Sołtysom, na wszystko mogę odpowiedzieć. No jeszcze, no właśnie, jeszcze powiedzmy, że jestem usatysfakcjonowany tym, co mi Pan powiedział. Tylko trzeba się zastanowić również w takiej kwestii, że po prostu nie ma na stronie klubu po prostu informacji o meczach. Pana by poszedł na mecz, panie przewodniczący, proszę. Proszę. Patrzę na plan naszego spotkania, nie ma takich tutaj punktów. Prosimy przejść i prosić dalej. Następnie, jeżeli będzie takie coś, to odprosimy w następnej sesji. Bo to... Ja przepraszam, ale było pytanie, chciałem się w jakiś sposób też... Ale ja chciałem wypowiedzieć Pana Przewodniczącego, że to nie jest temat naszego spotkania. Skoro ja bym się do niego nie ustosunkował, to znaczy coś bym ukrywał. Znaczy ja tutaj jestem otwarty na wszystkie pytania. Nie. Więc prosimy o dalsze prowadzenie sesji. Jeszcze może tylko dodam, że to co Pan mówi wspomniał, no wszystkie mecze, wyniki mamy na łącz na spiwa. Wszystko mamy na 10 minut również. Tam wpisujemy, klikamy, wszystko nam pokazuje każdą jedną drużynę, która bierze udział w rozgrywkach, wyniki, tabela, pozycja i tak dalej, i tak dalej. Bramki strzelone, stracone, no przecież wszystko tam mamy. Także no. Jeżeli moja odpowiedź jest satysfakcjonująca, to... Na razie satysfakcjonująca. Zobaczymy, jak to wygląda. Czy są jakieś inne pytania? Dziękuję bardzo. Czytam projekt uchwały nr 7, /58/2019 Rady Gminy Adamówka z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarstwo. Dobrze, przepraszam, bo coś mi się... Przepraszam za pomyłkę. To
projekt uchwały nr 7, omawiany przez 57, omawiany przez 2019 Rady Gminy Dąbka z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2020. Kto z panów radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę nacisnąć odpowiedni przycisk. Zamykam głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 1. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większą liczbą głosów. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określania stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. O przedstawienie projektu uchwały proszę pana wójta. Panie przewodniczący, Wysoka Rada, tak jak już przy rozszerzaniu porządku obrad wspomniałem o pewnych problemach związanych z odpadami komunalnymi. Myślę, że uzupełniająco powiem przy omawianiu tej uchwały. Ona generalnie ma taką konstrukcję, jak miała uchwała obowiązująca w bieżącym 2019 roku, przy czym tutaj dochodzi paragraf 5, który mówi o zasadach zmniejszania odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranie i odbieranie w sposób selektywny w przypadku, kiedy te odpady w tym swoim tak zwanym strumieniu nie zawierają bioodpadów, które mieszkaniec kompostuje we własnym kompostowniku. I no może po kolei. W paragrafie pierwszym wybieramy metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość z zastrzeżeniem paragrafu drugiego. Ten paragraf drugi jest zmieniony i on mówi, że wybieramy metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego, od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkuje 5 i więcej mieszkańców w jednej stawce. W praktyce to oznacza, że właściciele gospodarstw domowych, w których jest powiedzmy 5, 6, 7 więcej mieszkańców, będą płacić tyle samo. Przypomnę, że historycznie mieliśmy sytuację taką, że od trzech osób w danym gospodarstwie ta stawka była taka sama. W roku ubiegłym zmieniliśmy od 4, w tym roku proponujemy od 5, z tego względu, że jest oczywiste, iż ilość odpadów zależy od liczby mieszkańców. Chcemy tu w jakiś sposób ograniczyć, bo są gminy, które po prostu tą opłatę stosują tylko i wyłącznie od liczby mieszkańców, no my jakieś tam preferencje dajemy
dla gospodarstw domowych, w których jest więcej mieszkańców. Wyraźnie podkreślam, że mówimy tutaj o liczbie osób w gospodarstwie domowym. Specjalnie nie używam określenia rodziny, powiedzmy, wielodzietne, dlatego że ten system sprawiał, iż często na danej nieruchomości w ewidentny sposób mieszkały dwie rodziny, ale twierdzili, że oni stanowią jedno gospodarstwo domowe, no po to, żeby kiedyś płacić tylko i wyłącznie od trzech osób. Zresztą, jeżeli chcemy zastosować te stawki, o których mowa w tej uchwale i one mają pokryć przewidywane koszty gospodarowania odpadami, to to zwiększenie jest po prostu konieczne, chociaż przyznaję, uprzedzając pytania, nie jesteśmy w stanie określić, ile takich gospodarstw w stosunku do wcześniejszego zapisu dotyczącego czterech osób dojdzie. W paragrafie trzecim przechodzimy już do stawek i ustalamy stawkę zagospodarowania odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości przy metodzie określonej w paragrafie 1, czyli od osoby w kwocie 16 zł miesięcznie od mieszkańca za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny, ale od razu zaznaczam, w przypadku, kiedy będą oddawane również bioodpady. Stwierdzane to będzie na podstawie deklaracji, zresztą mieszkańcy również do tej pory w deklaracjach określali, czy posiadają kompostownik. I we wszystkich deklaracjach zaznaczane było, że posiadam kompostownik, czyli po prostu bioodpady. To powiem, że powiedzmy obierki z ziemniaków, z warzyw, no jakieś tam liście, trawę, drobne gałęzie, które nie są używane do powiedzmy spalania w piecu, to po prostu trafiają na kompostownik i powstaje z tego kompost. W związku z tym nie mamy zwiększonej liczby odpadów, które są odbierane przez firmę, która wygra przetarg, i w związku z tym będziemy mieć mniej tych ton, które są zbierane i później zagospodarowywane. Chociażby w przetargu będziemy musieli przewidzieć możliwość oddawania tych bioodpadów. Na to będzie przeznaczony worek w kolorze brązowym. No bo tak naprawdę w momencie ogłaszania przetargu nie wiemy, czy wszyscy mieszkańcy zechcą te bioodpady utylizować. Natomiast, czyli utylizować poprzez przerobienie na kompost. Natomiast wtedy takie osoby muszą się liczyć z tym, że od osoby będą płacić 16 zł miesięcznie. W paragrafie czwartym ustalamy stawkę zagospodarowania odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości przy metodzie określonej w paragrafie drugim w stawce 80 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego. Czyli to oznacza, że wszystkie gospodarstwa, których zamieszkuje 5 i więcej osób, będą płacić taką jednakową stawkę. No ta stawka to oczywiście jest 16 zł razy 5. To jest 80 zł. Oczywiście, jeżeli będą te odpady kompostować, te bioodpady, to wówczas będzie miał zastosowanie paragraf 5, który mówi, że ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. I ta stawka, o której mowa w paragrafie 3, czyli od osoby
będzie wynosiła 14 zł miesięcznie, natomiast stawka, o której mowa w paragrafie 4, będzie wynosiła 70 zł miesięcznie. Są to stawki od osoby o 2 zł niższej. I w paragrafie 6, mimo iż teraz tak naprawdę nie my odpowiadamy za zbieranie odpadów zbieranych w sposób selektywny, ale ustawodawca przewidział taką sytuację, iż dany właściciel gospodarstwa domowego może jednak tych odpadów nie segregować. Tutaj na pewno trzeba będzie zwrócić szczególną uwagę na to, żeby te odpady rzeczywiście były segregowane, bo może się zdarzyć sytuacja taka, że firma, która odbiera, stwierdzi, że te odpady nie są segregowane. I tak jak wspomniałem, ustawodawca przewidział tutaj rozwiązanie, które mówi, że Rada Gminy ustala stawkę zagospodarowania odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny, taki, który w zasadzie nie powinien występować. I ustawodawca też uregulował to w taki sposób, że Rada Gminy ustala wówczas stawkę, przy czym stawka ta nie może być mniejsza niż wysokości dwukrotnej tej stawki podstawowej i większa niż wysokości czterokrotnej. No my tutaj proponujemy te, że tak powiem, restrykcje w najmniejszej wysokości. Zakładamy, że każdy będzie się starał segregować, a jeżeli już mu się zdarzy, że ktoś tam stwierdzi, że nie są to segregowane, to nie jest z jego, powiedzmy, że był nieświadomy, chociaż informacje o tym, w jaki sposób segregować te odpady, będą dostarczone wraz z harmonogramami odbioru tych odpadów. No i dlatego proponujemy tej wysokości dwukrotnej, czyli w przypadku, kiedy będą to odpady, które podlegają metodzie od osoby i nie będzie mieszkaniec kompostował bioodpadów, czyli nie będzie miał kompostownika, to wówczas będzie to 32 zł miesięcznie od osoby. W przypadku takiego gospodarstwa, które liczy od 5 osób wzwyż, będzie to 160 zł miesięcznie. Przypomnę, może być 320. Jeżeli będzie miał kompostownik i nie będzie bioodpadów, to wówczas ta stawka zawyżona będzie w wysokości 28 zł miesięcznie od osoby i w wysokości 140 zł miesięcznie od gospodarstwa, w którym mieszka co najmniej 5 osób. No i wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy, straciłaby moc poprzednia uchwała z 30 listopada 2018 roku. Chcę jednocześnie powiedzieć, że w przypadku, bo mogą być takie wątpliwości, no a jeżeli się okaże, że myśmy ustalili te stawki za wysokie, że koszty gospodarowania będą niższe, więc te środki nie mogą być wykorzystane w innym celu. W związku z tym, gdyby się okazało, że koszty gospodarowania, że na przykład mieszkańcy będą w sposób bardzo selektywny, że nie będą tych odpadów wytwarzać na wyrost. Jeżeli tutaj będzie taka wspólna odpowiedzialność, załóżmy, zakładamy, że będzie 450 ton tych odpadów, oczywiście nie wyobrażam sobie, żeby te, tutaj no, były działania takie, że nam trafią te odpady do lasu, bo my wtedy też będziemy musieli zebrać, bo chcę powiedzieć, że każdy odpad, który znajduje się na terenie gminy, czy on jest w gospodarstwie domowym po wystawieniu, czy on jest w lesie, to jest odpadem gminnym. Także tutaj no, wywiezienie do lasu nie rozwiązuje problemu, to rodzi tylko jeszcze dodatkowe koszty. A
Ale w zakresie odpadów na pewno też można pewne rzeczy robić no, w taki sposób, żeby ich nie było za dużo. No, przede wszystkim, żeby te bioodpady się nie pojawiały w tych odpadach, które są w sposób selektywny zbierane. To wówczas po prostu te środki zostaną na rok następny i Rada Gminy będzie mogła stawki obniżyć. Także tak tutaj wygląda sytuacja. Nie ma obaw, że te środki na cokolwiek innego zostaną przeznaczone. Szczególnie, że one już w tej chwili są gromadzone na wyodrębnionym koncie. Czyli to wszystko widać jeszcze dodatkowo, nie tylko ze sprawozdania, ale również z informacji o stanie konta. No niestety ten stan konta teraz jest, tak jak już wspomniałem, ujemny, bo to chcę jeszcze raz podkreślić, ten wzrost jest taki szokujący, ale z tego względu, że stawki, które przyjęliśmy na rok 2019 są za niskie. Żeby pokryć koszty, to minimum, to od osoby powinna ta stawka wynosić 9 zł, a od tego gospodarstwa domowego, czteroosobowego 36 zł. Także no tak, tutaj po prostu wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o te odpady. Jeżeli są jakiekolwiek pytania, to bardzo proszę. Chcę jeszcze powiedzieć jedno, bo nawet na komisji tutaj pan wiceprzewodniczący zgłaszał problem dotyczący odpadów rolniczych. To zostało no, niestety w sposób taki no, niekorzystny pewnie i dla gminy, i dla rolników uregulowane, ponieważ jeden z artykułów tej ustawy mówi, że rada gminy, przepraszam, że wójt gminy, czy tam gmina ma wskazać właścicielom gospodarstw rolnych adresy firm, które zajmują się zbieraniem tych odpadów. No, chcę powiedzieć, że raz, że nieatrakcyjne, bo jeżeli nie wskażemy, to niewiele rolnik z tego będzie miał, a co gorsze, na terenie województwa podkarpackiego nie możemy takiego adresu póki co wskazać. Nikt po prostu tymi odpadami się nie chce zająć. Natomiast program, jaki jest uruchomiony, to on nie daje szans mi nie złożyć wniosku, ponieważ trzeba mieć pozwolenie na zbieranie tych odpadów i jeszcze inne warunki spełnione. No a przede wszystkim trzeba mieć odbiorcę, bo żeby zbierać te odpady, no to trzeba jeszcze mieć kogoś, kto te odpady zagospodaruje, no w tym przypadku spali. Spalarnie w tej chwili stosują no, straszliwe ceny. Często za tonę życzą sobie 1000 zł. Za przyjęcie do spalenia. No, to jest po prostu, no, taka jest sytuacja na rynku odpadów. Jeżeli są pytania, to powiem. Dziękuję bardzo panu Witowi za przedstawienie projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Jeżeli są jakieś pytania lub inne propozycje, to proszę bardzo. Proszę bardzo. Panie Wójcie, do tego punktu, przepraszam, rada drugi, chciałem się odnieść na wstępie. Bo moim zdaniem nie powinniśmy rodzin traktować jednakowo 5 osób i więcej, bo są rodziny, które mają po prostu powiedzmy dwoje seniorów z rodzinami, to jest jakaś tam rodzina, małżeństwo z jednym dzieckiem. A są rodziny, które mają powiedzmy trójkę dzieci i mąż i żona, to jest całkiem co innego. I ja bym się tutaj zastanowił nad tym, po prostu w jakiś inny sposób bym to rozwiązał. Bo inaczej rodzina, mówię, wygląda z dwojgiem rencistów, a inaczej z trójką dzieci, mąż i żona. Do tego jednego paragrafu bym się odniósł. Do drugiego, paragraf numer 3. No to wiadomo, jeżeli ktoś nie segreguje, wrzuca do segregowanych odpadów komunalnych jakieś tam obierki, ziemniaków czy cokolwiek, to już moim zdaniem nie są
segregowane te odpady komunalne, no to automatycznie takie osoby powinny albo płacić dwukrotnie, albo w jakiś inny sposób zostać rozliczane z tego. Dlatego też bym proponował, czy w tym paragrafie, czy w paragrafie numer 5, tak, co mamy, ale paragraf numer 5 teraz, mamy wysokość ustaloną 14 zł. Ja bym, panie wójcie, poczekał do przetargu. Tutaj ewentualnie, jak żeśmy to wprowadzili, tą uchwałę do porządku obrad, to proponowałbym podnieść oczywiście stawkę, powiedzmy do 10 zł i poczekał na przetarg. Jeżeli po przetargu będzie rzeczywiście drastyczny wzrost cen, które musimy płacić, na następnej sesji po przetargu moglibyśmy się w jakiś sposób do tego ukłonić. Ale teraz tak praktycznie o 100% nie proponowałbym podnosić tych stawek, bo to jest dość drastyczna podwyżka. Prosiłbym bardzo, znaczy też resztę rady, żeby się na ten temat wypowiedziała, bo to jest moim zdaniem dużo, bo to jest prawie 100% podwyżka. Ja bym proponował moim zdaniem zwiększyć tę opłatę do 10 zł i poczekać na przetarg, a potem na następnej sesji, która będzie po przetargu, możemy się, mówię, ukłonić do tego problemu jeszcze raz. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, proszę bardzo, pan Wójt. Więc jeśli można, ustalenie stawki 10 zł od osoby byłoby symbolicznym wzrostem, dlatego że koszty roku 2019 są takie, że stawka powinna być 9 zł. I my, no myślę, że ja lubię szczerze odpowiadać, no to byśmy się oszukiwali. Wzrost o złotówkę od osoby, to wiadomo, że nie będzie możliwości sfinansowania tego na 100%. No bo jeżeli na przetargach te ceny są ponad 1000 zł za tonę, a my mamy w roku bieżącym, wiemy, że będziemy mieć około 450 ton odpadów, i jesteśmy w pewnym sensie wyjątkową gminą, bo w roku poprzednim tych odpadów było więcej. Nie sądzę, żeby taka tendencja spadkowa była, chociaż to nie była duża różnica. To potrzebujemy 450 tysięcy. Po 1000 zł, nie mówię już o 1050. Natomiast ta podwyżka daje szansę, żeby wpływy były rzędu 400 tysięcy. Czyli tak liczymy na to, że będzie po prostu albo niższa stawka, albo tych odpadów będzie mniej. Także to nie jest na zasadzie, powiedzmy, czegokolwiek, tylko zwykły wyliczeń. Bo po prostu daje się wyliczyć. Tutaj liczby niestety nie kłamią, natomiast jak powiedziałem, jeżeli by się okazało, że koszty funkcjonowania będą niższe, to one zostaną na rok następny. To nie jest tak, że zostanie wykorzystane na coś innego. Natomiast no, ja wiem, że to jest wrażliwe, ale tutaj no, płacimy za próbę oszukania samych siebie. To tak jak mieliśmy ze ściekami, tak mieliśmy z wodą. Trzymanie niskich cen, czy nawet ze stawkami podatkowymi. Nie oglądaliśmy się na sąsiadów, tylko my obniżamy na 50%. I nagle okazuje się, że sąsiedzi mają 22 zł od metra, a my mamy 11,74. I jak się zastanawiamy, żeby troszeczkę to urealnić, no to każdy może pokazać. Procent jest kosmiczny. Natomiast no, chcę na przykład powiedzieć, że sąsiednia gmina, która też miała niskie stawki, gmina Sieniawa, wprowadziła w tej chwili opłatę w zależności od zużycia wody, bo tutaj przypomnę, opłaty można w zależności od zużycia wody, w zależności od powierzchni mieszkania, i
Trzecia metoda, którą my stosujemy od osoby, przy czym Rada Gminy może też wprowadzić jednolitą stawkę od gospodarstwa. I my tą stawkę od gospodarstwa wykorzystujemy do tego, żeby mieszkańcy gospodarstw, które mają 5 i więcej osób, płacili tyle samo. Oni wprowadzili w sposób eksperymentalny stawkę od kubika zużytej wody, więc gdybyśmy my przyjęli taką samą stawkę, czyli 4 zł od kubika wody, to ponieważ my sprzedajemy około 130 kubików wody, sprzedajemy, nie produkujemy, bo idzie na cele pożarowe, na jakieś tam straty, na awarie, ale sprzedajemy około 130 kubików wody, czyli łatwo policzyć, że wpływy wówczas mielibyśmy nie 400 tysięcy, czyli tylko one by wynosiły 560 tysięcy, 520 tysięcy. Więc co by to oznaczało? Że generalnie mieszkańcy o około 120 tysięcy zapłacą więcej. Czyli tak naprawdę mieszkańcy gminy Sieniawa w stosunku do nas, no łatwo możemy policzyć, że zapłacą ponad 25% więcej. Że to jest w innym systemie, to nie ma znaczenia, bo pewnie będzie tak, że jeden zapłaci mniej, a drugi zapłaci nie o 100%, tylko być może, że o 200%. Wybranie innej metody na opłaty to jest uniknięcie tego, co na pewno będzie komentowane u nas, że podnieśli stawki o 70%. Ale co to ma za znaczenie, jeżeli tam tak naprawdę wpływy podnieśli o dużo, dużo więcej? No to jest tylko taka manipulacja, która nie ma żadnego znaczenia praktycznego, bo wiadomo, wpływy o tyle by po prostu wzrosły. Natomiast no, jeżeli chodzi o te gospodarstwa domowe, no to tu nie, no, nic innego chyba wymyślić nie można, bo tu się nie da, bo jest gospodarstwo domowe i tutaj no, zostawienie przy powiedzmy przy tych 4 osobach, no nie do końca jest uzasadnione. Bo jednak te gospodarstwa produkują więcej śmieci. No. No, trzeba myślę, że na maksymalnie dużo obiektywizować po prostu te opłaty, no, żeby nie było sytuacji takiej, że tylko ja mam 4 mieszkańców, on ma 8 i płaci interesantów. Zresztą no, cały system idzie w tym kierunku. Zresztą od początku tak było zapowiadane, ale teraz coraz bardziej jest to uściślane, żeby po prostu zagospodarowanie odpadów pokrywało się z opłatą. No. Dziękuję bardzo panu Witowi. Tak, panie wójcie, to wszystko, przepraszam, to rozumiemy, tylko taki przeciętny mieszkaniec, on nie wie, że na dzień dzisiejszy opłaty za te śmieci wychodzą 9 zł, bo ustalaliśmy 7,70. Jak mu przyjdzie płacić, to będzie przeliczał od 7,70 do 14, to jest no niech 93%, to jest taka dość duża stawka, duża podwyżka. I dlatego chodziło mi głównie o to, żeby na razie tak drastycznie tego nie podnosić, żebyśmy w ogóle wszyscy mieli czas, sołtysi, radni, żeby porozmawiać, rozmawiać z ludźmi, rozmawiać z mieszkańcami, żeby ich przekonywać do tego. A myślę, że czas jeszcze mamy, bo przetargu jeszcze nie było. I myślę, że na takiej sesji następnej po przetargu możemy zmienić, ewentualnie podnieść te stawki. No nie wiem, no tak, takie jest moje zdanie. I prosiłbym bardzo panów radnych też o to głos. Proszę bardzo, pan radny. Panie przewodniczący, panie wójcie. W przypadku tej piątej stawki to by była podwyżka, ja uważam, jakieś 130% dla rodzin, powiedzmy dwójka rodziców i trójka dzieci. Czyli i uważam, to jest absolutnie nie do przyjęcia. Uważam, że te cztery osoby i więcej to powinno zostać, bo to jest nawet antydemograficzne. Powiedzmy, jak jest rodzina
dwójko dzieci, to jest już dla nich już powiedzmy jakaś bariera, żeby rodzinę nie powiększać. Powiedzmy, to może być w cudzysłowie, ale jest jakoś. Powiedzmy, ja uważam, że powinno zostać na 4 i więcej, a kwota to po prostu trzeba tu jakoś ustalić, bo uważam, czy 10, czy nawet 12 zł to jest do przyjęcia, ale w tej stawce razy 4. I jeszcze jedna sprawa. Uważam, że jest jakiś procent ludzi, którzy nie mają w ogóle umowy, a wynoszą kosze i powiedzmy tam jakiegoś zaskórniaka puszczają tym panom i śmieci jadą. Ja wiem, co mówię. Dziękuję. Więc proszę Państwa, nikt nie ma umowy, a tak jak powiedziałem, śmieci wystawione to są śmieci gminy i panowie zbierają wszystko. Nie ma takiej możliwości, żeby po prostu... Musiałby ktoś... Mieszkańcy tylko składają deklarację. No, nie mogę gwarantować, że 100% to robi. Natomiast no, tutaj to tylko wymaga tego, żeby po prostu no, solidnie do tego podchodzić i egzekwować. Natomiast ten wzrost nawet z 7,70 to nie jest o 100%, tylko 81%. Jeżeli byśmy policzyli od faktycznych kosztów, czyli od 9 zł, to będzie też jeszcze inaczej. No będzie mi się oszukiwać. No. Ale to pan kłamie, no bo w przypadku pięcioosobowych. Mówię od osoby. Ale jak było 4, a jak będzie 5, no, ale ja to będzie 130 wzrost. Czyli ta stawka, która jest określona na podstawie paragrafu 1, czyli jeżeli od nieruchomości. Natomiast oczywiście inaczej to będzie wyglądać w przypadku 5, tylko też proszę mi powiedzieć, czy gospodarstwo, które liczy 5 osób, nie produkuje przypadkiem 5 razy więcej tych odpadów? No, statystycznie powinno produkować 5 razy więcej. To, które ma 6, pewnie 6 razy więcej. I tak dajemy preferencje, chociaż wiadomo, że to jest w formie podatku, czyli czegoś, co nie jest uzależnione od produkcji tych odpadów. A ja akurat się z tym nie zgodzę, bo rodzina jednoosobowa kupuje, powiedzmy, jakieś opakowanie małe. Rodzina wieloosobowa kupuje podobny produkt w dużym opakowaniu i śmieć jest ten sam praktycznie. I nie, na pewno nie jest 5 razy cięższy czy 6 razy cięższy od tego razy 1. Może wprowadźmy od osoby. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Jeżeli tak, to proszę bardzo, udzielam mikrofonu. Powiem sobie szczerze, no sytuacja jest naprawdę dosyć poważna. Tych śmieci naprawdę mamy dużo, prawda? No, ceny drastycznie poszły nam w górę. No, z tego, co Pan tu mówi, tam wylicza, to te podwyżki no, są dosyć duże. No. I trzeba, no chcielibyśmy tak zrobić naprawdę, że żeby po prostu, no i mieszkańcy na nas tak bardzo nie krzyczeli, że myśmy te śmieci podnieśli, prawda? Ale to nie my podnosimy śmieci, to ustawa nam wymaga. Ja rozumiem, to właśnie, to ustawa wymaga tego. Proszę Państwa, to jest tak, no czy ktoś z mieszkańców jest świadomy, że z budżetu gminy my niezgodnie z prawem musimy 16% do kosztów dołożyć. Nikt nie jest świadomy.
liczymy 81%, bo liczymy od 7,70, ale o tych 16%, gdzie po prostu za niskie były stawki w roku bieżącym, no nie mówi, no. Najwyżej powiem, no to czego bym przeforsował wyższej stawki? No bo właśnie 9 zł byłoby tą kwotą taką odpowiednią. Nie mielibyśmy problemów i nie tłumaczylibyśmy się przy kontroli. Zresztą co tu się można tłumaczyć? Po prostu nie realizujemy ustawy i tyle. Na to nie ma wytłumaczenia. Bo gdyby jeszcze była sytuacja taka, że o 16% nagle wzrosła ilość odpadów, no można się tłumaczyć, nie przewidzieliśmy, że będzie więcej odpadów. A odpadów nie jest więcej, a nam 16% brakuje, bo my kierujemy się tym, jak to będzie odebrane, a nie rachunkiem ekonomicznym. No niestety, w pewnych sytuacjach ekonomii się nie da oszukać. To jest po prostu tak, no, 2 razy 2 jest 4 i tyle, i nie ma zmiłuj się. Nie da się powiedzieć, że 450 razy 1000 to wyjdzie 300 tysięcy, tylko wyjdzie 450 tysięcy. I tutaj no, powiedzmy ustalenie stawki 10 zł jest naprawdę bez sensu. Bo to by oznaczało, że raptem o tam 12% że wzrosną koszty. One wzrosną więcej. Bo nagle na przetargu w Adamówce nie będzie tak, że cena będzie mniejsza niż wszędzie indziej, bo my akurat do rozliczenia od tony mamy niekorzystną sytuację, dlatego że jesteśmy gminą, gdzie jest około 1000 gospodarstw domowych położonych na powierzchni ponad 13 tysięcy hektarów. Zupełnie inna jest sytuacja w gminie, powiedzmy, Zarzecze, gdzie mieszka 2 razy więcej mieszkańców, a gmina jest 3 razy od nas mniejsza. Tam zbieranie odpadów to jest po prostu no, ładowanie tej śmieciary, jak to się mówi, na miejscu, a u nas trzeba jeździć. U nas trzeba tracić na to czas. Mamy różne przysiłki. No wiemy, to nie w obronie tych, którzy będą nam oferować ceny, tylko takie są realia. No, każdy z was, gdyby miał zbierać te odpady na terenie, powiedzmy, osiedla w Adamówce i załóżmy na terenie Dobczy, no to na pewno by wybrał osiedle w Adamówce, bo po tej Dobczy to trzeba krążyć i tu, tam, gdzieś tam jeszcze. No tak wygląda sytuacja. Także... No nie wiem, to jest decyzja państwa radnych. Ale tutaj, no żeby nie było tak, że się oszukujemy, bo nagle mieszkańcy się ucieszą, powiedzą, o, jakby ktoś potrafił policzyć, to powie, że w gminie Sieniawa ceny wzrosły o 150%, a u nas tylko o 10%. Żadna radość, bo za chwilę trzeba to podnosić w sposób drastyczny. Dziękuję bardzo. Proszę. Panie Wójcie, to nie jest prawda, no bo w przypadku podwyżki z powiedzmy nawet do 10 zł, to jest podwyżka o 25%. To raz. Dwa. Czy ktoś z gminy ma wpływ na to, jak ważą te śmieci? To trzy. I trzeci, proponuję, żeby to dzisiaj odłożyć, bo nie dojdziemy do porozumienia. Dziękuję. Jeszcze mogę dwa zdania wtrącić, jak także powiem nieładnie. Jeżeli już żeśmy tę uchwałę tutaj zaakceptowali, to ja bym ją proponował przyjąć, ale tylko w określonych stawkach, nie takiej maksymalnej, jak tu mamy. I ponieważ też bałbym się tego, że jeżeli my tu przed przetargiem już ustalimy jakieś stawki od mieszkańca, to żeby te firmy nie były za bardzo zorientowane na przetargu, żeby już na mnie naliczali po takich stawkach, jak myśmy tu sobie ustalili, bo dlatego ja bym proponował jakąś taką mniejszą stawkę, znaczy mniejszą, no nie mniejszą, bo powiedzmy jakoś to wypośrodkujmy, ustalić i jeżeli rzeczywiście tak jak wyjdzie po przetargu, że ten nam się cały budżet nie bilansuje, no to wtedy możemy chyba na następnej jakiejś tam sesji zmienić tę uchwałę i dostosować te koszty, a my wszyscy będziemy mieli czas na to, żeby z tymi ludźmi jednak jakoś porozmawiać i jakoś ich nastawić tak.
w odpowiedni sposób do tych drastycznych podwyżek, bo no tak mi się wydaje. No, dziękuję bardzo. I prosiłbym bardzo jeszcze jakieś propozycje tej stawki, bo to jest stawka proponowana przez pana wójta, czy przez kogoś, tylko prosiłbym tę pozycję składać jaką tu stawkę, no bo musimy jakoś to rozstrzygnąć. Dziękuję. Więc proszę państwa, to nie jest stawka proponowana przez wójta, tylko to jest stawka wyliczona. To jest pierwsze. Po drugie, my w budżecie mamy zabezpieczone 300 tysięcy złotych i my do takiej stawki, do takiej kwoty musimy przygotować przetarg. My nie jesteśmy w stanie w tej chwili ogłosić przetargu, zapisując, że będziemy odbierać 450 ton, bo w żaden sposób ten przetarg nie będzie rozstrzygnięty. My w czasie przetargu podajemy przed otwarciem ofert kwotę zabezpieczoną. I teraz, gdyby stawki były wyższe, to my i tak, żeby zawrzeć umowę, musielibyśmy zmienić projekt budżetu, a projektu budżetu nie można zmienić. Bo Rada Gminy w momencie uchwalania budżetu może uchwalić wyższą kwotę, oczywiście, jeżeli to będzie wynikać z uchwalonych stawek. Także my po prostu i tak przetargu nie będziemy ogłaszać na całość. Nawiasem mówiąc, ja też się nad tym zastanawiałem, bo już pracownik, który się tym zajmuje, chciał ten przetarg ogłaszać. No, nie ukrywam, że wymyślimy tylko takie rozwiązanie, że zaniżymy zdecydowanie ilość odpadów. To może czasami skutkować też źle z tego względu, że no jeżeli firma stwierdzi, że przez rok będzie na naszym terenie zbierać odpady i raptem nazbiera ich, no powiedzmy, rzędu 300 ton, to może skutkować wyższymi kosztami. Dlatego, że no jednak przypomnę, co najmniej raz w miesiącu musi być zbierane w okresie styczeń, luty, marzec, od 1 kwietnia co 2 tygodnie, czyli to na pewno wyjdzie więcej niż 2 razy w tych miesiącach, bo na pewno jedna zbiórka jeszcze dojdzie przez kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, czyli tak naprawdę przez 7 miesięcy, to na pewno te 2 tygodnie z tych końcówek od 28 dni w danym miesiącu dojdzie, żeby tylko. Także tutaj po prostu nic nam to nie da, ale oczywiście to jest decyzja państwa radnych. No, bo ale jeszcze raz pan to podkreślam, jeżeli będzie mniej odpadów, to będzie wyższa stawka za tonę. No bo to tak nie jest, no bo tak to niestety wygląda z klasy. Czy ktoś z państwa jeszcze tutaj w tej sprawie chce zabrać głos? A ja się dopytać jeszcze raz, czy ktoś z gminy ma wpływ na ważenie? Więc proszę państwa, musicie sobie zdawać sprawę z tych obostrzeń, które w tej chwili, jak one wyglądają. Więc wszystkie zakłady, które zajmują się przyjmowaniem odpadów, są monitorowane i na wjeździe do zakładu znajdują się wagi elektroniczne. I powiem tak, jeżeli ja się nie boję swoich produktów sprzedawać w taki sposób, że mam wydruk z wagi, to jak myślicie, że oni oszukują na wadze? To oszukiwanie byłoby też z niekorzyścią dla nich, ponieważ oni mają określoną też pojemność składowiska, określoną też ilość odpadów, które przyjmują i muszą się rozliczyć, co z tymi odpadami się stało.
to tylko samobójca by, powiedzmy, dodał 10 ton, a później nie wiedział, co się z tym stało. Nie, po prostu by było, w czasie kontroli by się spotkali z tym, że powiedzmy 10 ton odpadów, no, wyrzucili przysłowiowy las, przysłowiowe krzaki. Także to w tej chwili jest tak mocno monitorowane, a poza tym my oczywiście możemy sobie sprawdzać to. Natomiast jeżeli myślicie, że da się wagę elektroniczną oszukać i da się to zrobić w zakładzie jakimkolwiek, czy on by był prywatny, czy on by był taki, jak jest, powiedzmy, w tej chwili dla nas zakład gospodarki komunalnej, to pierwszy lepszy pracownik miałby takiego haka na prezesa, żeby się temu prezesowi chciało coś takiego kombinować, bo to trzeba ileś tam osób tutaj liczyć, a poza tym nie wiem, czy technicznie jest możliwość coś takiego zrobić, jak oszukanie wagi elektronicznej. Także to nie jest takie po prostu proste, a poza tym, no, tak jak powiedziałem, tam jak trafi ileś ton odpadów, to musi firma, która się tym zajmuje, rozliczyć się z tego, co się z tymi odpadami stało. No oczywiście można powiedzieć, że więcej trafiło na składowisko, ale z kolei na składowisko też musi trafiać odpowiednia ilość tych odpadów. Także to nie jest tak, że jest, to wszystko jest unormowane. I tutaj ilość odpadów wysegregowanych, ilość odpadów poszczególnych rodzajów, to jest niestety ściśle określone. Panie Wójcie, ale Pan wie, że w Polsce jest wszystko możliwe, także to akurat nie rozdziela. Nie, to prawda, to, że jestem już... Jest, ale wszystko jest możliwe. W jednym momencie się zapala się ten i już... Czego to jest się pala? Tylko, że... Proszę Państwa, to się nie palą składowiska takie, na jakim my składujemy odpady. Ale, dobra, nie wnikam. Nie, no nie takie się pala. Troszeczkę trzeba rozróżnić składowiska legalne od tych, które się palą. Ale oni od tych, które się palą, to przyjeżdżają. No już to. Że tam są lepsi kontynuatorzy. Czy ktoś z Państwa jeszcze w tej sprawie chce zabrać głos w sprawie odpadów? No zdecydujmy, czy co robimy z tą grupą? Tak aby może nie przedłużać, bo w tym punkcie i tak już właściwie utkwiliśmy w tym punkcie. I nie wiem, panie wójcie, tutaj rozmawiam z kolegami przewodniczącymi tak po cichu. I tutaj mamy taką propozycję, jakby z tych 14 do 11 zł. No uważamy, że te 14 zł to jest taka podwyżka, no bardzo duża, to jest tu stosowa podwyżka i trochę byśmy z tej ceny, prawda, zeszli do 11 zł. No jest to 11 zł, to podwyżka i tak prawie 50%, jeżeli gdzie około 50, prawda? I właściwie no, zamknęlibyśmy temat, bo ja mówię, no już długo przy tym punkcie jesteśmy. Czy tutaj poczynione propozycje pana wójta, czy jakieś inne propozycje?
Pana też tam... Proszę bardzo. Propozycja pana burmistrza, że jeżeli będzie mieli oszczędności, tak? To zostań to dalej, gdzie to będzie nasze. Nie wiem, panowie radni zadecydują, ja się też dostosuję do tego, ale na to nie wpływam. No to... To znaczy tak. Jeżeli chcecie się zbierać w tej sprawie jeszcze raz, no to możemy poczekać, ale też czasu nie mamy dużo, bo ta uchwała nie może wchodzić w życie, że tak powiem, do tyłu. Czyli musi być w taki sposób uchwalona, w takim terminie, żeby można było ją jeszcze opublikować na 14 dni przed końcem roku. Bo po prostu no, dwa razy debatowania na wczesnym nie bardzo ma sens. I na dodatek no, wcale nie będzie dobrze wybrane. Bo ktoś powie, no, no liczyć mogę, tym widziałem w kącie. Ja mam propozycję, żeby zostać przy 4 i stawkę ustalić na 12. To będzie tak, jak rodzina ma, do tej chwili taka płaciła 30 zł, chyba 80 groszy, będzie płaciła 48. Czyli to jest do przyjęcia. Jest to duża podwyżka. A drugie, trzeba było zacząć sesję od tego. To później by nam było łatwiej ustalać podatki dla przedsiębiorców i wszystko inne. Dziękuję. Bo tam się obniżało 50%, a tutaj się oddaje maksymalnie. Jest to całkiem inny temat, rozumiem. Ale pośrednio. Ale przedsiębiorców to też będzie dotyczyć. Też mają. Oni jeszcze są zrobione w koszty. A tutaj rodzina płaci. I nie odliczy. Ale te koszty nie płaci przedsiębiorca? Tak, płaci. No, to płaci. Na jedno nie płaci, nie? A on później sobie to na klientów rozbije i na kogo mamy przygotowany projekt. Proszę to podejść pod głosowanie i po wszystkim muszę by nie dorobić. Wtedy będziemy mieć sekretne spotkanie. Czy ktoś z panów radnych jeszcze chce zabrać głos? Jeżeli nie, to głosujemy projekt uchwały. Ale jaki projekt uchwały? Ten, tu jest propozycja od pana wójta złożona. To mamy. Ale mamy kilka propozycji. Znaczy mamy propozycję i mamy oficjalnego wniosku tak naprawdę złożonego przez panów i ja go tutaj przyjmę. Jeżeli ja jutro mówię i powiem, że jest o 100% podwyżki, gdzieś i za pół roku pójdę, powiesz, że następnie jest 100% podwyżki. Kto najbardziej tak mówi? I my. Bo porozmawiamy sami między sobą. Nie będziemy tutaj komentować naszych kłótni. Panie Przewodniczący, proszę jest kłót. Podłożę na następnej sesji, czy na następne spotkanie komisji. To jest mój wniosek. Formalny. Właściwie to ja tutaj popieram wniosek pana radnego, aby ten punkt, skoro jest tak mocno wrażliwy i tutaj są bardzo duże rozbieżności co do ustalenia kwoty, aby odłożyć go na następną sesję. Czy jest taka wola wszystkich radnych? Widzę, że jest taka wola wszystkich radnych, także panie wójcie, no ten punkt byśmy odłożyli na następną sesję. Rozumiem, że jeżeli ten punkt zostaje odłożony na następną sesję, to następny punkt również zostaje odłożony na następną sesję. Przechodzimy, proszę państwa, do spraw różnych i wolnych wniosków. Czy ktoś z państwa ma jakąś sprawę, którą chciałby przedstawić na forum radnych? Proszę bardzo. Proszę bardzo, jako pierwszy pan sołtys Krasnego. Ja mam pytanie do pana przewodniczącego. Czy wpłynęła prośba do pana o podwyżkę diety do sołtys? Tak, wpłynęła właściwie prośba, rozmawiałem z panem wójtem. Pan wójt mówił, że od nowego roku będziemy tą sprawą
zastanawiać i rozmawiać. To było, ta sprawa poruszałem również na komisji, mówiłem o tym. Tablice informacyjne to są po latach, jakby poprzewracane, to jest ładnie postawione, mówiłem z tej nóżki. Teraz jakby się wiecie, listy podekrowane, po co to jest darmo, ale jeżeli paskudzi, to patrzmy, że postawi, żeby tak jest na rozdarach informacji, jak były przed jedzone przyrzutka, a to jest poprzewracane, to też jest to jest. Ja nie wiem, proszę. A to sądy całkiem, a to postawi na to. No to jedna tablica przywrócił wiatr, a reszta tak. Ale nie, 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 nie wiem, że to jest to jest nie poprosić na sołtysa wyparkę na wioskę, bo ludzie w krotach podpowodzenia się skręca do przerzutki, do klubu, żeby tam wglądu nie było. Bo tam jest tak sobie żeby nie tak widzi na wiosnę i do szkoły, gdzie coś, nie da rady, można pójdzie bez mocy, to już nie może być, a jest tam z wójki, bo tam usierała mi mówiła i kupowa i tam Dorota ministra, żeby te przeciwni te rody. Bo tam jest strażaki wczyściły te betony troszkę, te wypuszczą. Betony wczyściły. Tak, bo nie wiem, czy tam mówić tutaj, czy można prywatne, czy później... No ale to jest dalej, bo jest przy innej wodzie, jak chodzi na to, tam z tej strony rodzinowej, to ja nie wiem, jak to ale wiatry to są do każdej posesji, tak o to mi chodzi. No to przecież to jest chyba obowiązek właściciela. Nie, rowy możemy wyczyścić z tego. A rowy chodzi o rowy, nie wodki. No ja słyszałem, że i przepustek na każdej. Nie, w każdej. Przepraszam, ale jeżeli zabieramy głos, to nie tam trzech, czterech panowie naraz, tylko pojedynczo udzielamy głosu. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Jeszcze nie, bo pan już wspomniał o tej naszej świetlicy, panie wójcie. Kiedy to będzie robione? Pani wspomniał? O, to był mądry głos. I to są moje, że już... Nie wiem, wczoraj byłem w kontakcie z zawodu, czwartek, piątek, tym tygodniu. Ale pytam się, o które to trwa? A to się może być inna, bo Mikołaj to był to. Proszę bardzo, pan radny. Odnośnie, że te świetlice prasne, tam mamy dotację ze straży i ta dotacja musi być wykorzystana w tym roku. Nie, 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 nie przyznali nam. A to już dziękuję. A miała być. Wyposlali. Porzucili. To teraz czekaj na zawadę i jeszcze. I ty mi goni. Ale mamy inne. To te nie trzeba dać. Trzeba to by tylko zagadać. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę już chętnych, rozumiem, że wszystkie te... Proszę. Przepraszam, panie przewodniczący, proszę pozostał jeden ten. Otrzymaliśmy jako Komisja Wniosków, Skarg i Petycji pismo od pani Ziemby i pana Ziemby. Nie wiem, co mamy zrobić, czy będziemy robić spotkanie komisji, czy... No to proponuję jeszcze gdzieś tam wyznaczyć spotkanie komisji. Ale już sami. Dobra, że... Dziękuję, to jest moje ostatnie pytanie. Jeżeli już wszystkie tematy są wyczerpane, to chciałem serdecznie podziękować Państwu za udział w dzisiejszej sesji. Dziękuję panu wójtowi, dziękuję panu sekretarzowi, dziękuję pani skarbnik, dziękuję wszystkim panom radnym, jak również pani przewodniczącej osiedla, pani sołtys, panom sołtysom. Dziękuję pani protokola i panu pracownikowi, który usługuje tej Rady Gminy, pracę Rady Gminy od strony elektronicznej. Dziękuję bardzo wszystkim.